Wczoraj na przykład graliśmy właśnie z Agnieszką, uczyła nas skakać na skakance. Graliśmy pani dyrektor skacząca na skakance. Tak. Graliśmy. Bywa. Szkoła w lesie. I to cały rok, bez względu na to, czy mamy zimę, jesień, czy pada, czy jest mróz i śnieg. Tak wygląda leśna szkoła. Mhm. Potwierdzamy. Właśnie, żeby częściej siedzicie na mchu i na drewnianych pieńkach niż na krzesełkach w tej szkole. Raczej tak. Na plandekach, nie? Tak, na plandekach siedzimy, jak jesteśmy na przykład w lesie albo na podkładkach. Niesamowite. Mamy tutaj gości, twórcę szkoły i Marysię, która jest w piątej klasie i która od kilku miesięcy zapomniała, czym są ławki, tak? Jakby mamy stoliki, ale czy ja wiem, czy to są ławki? Raczej nie. Czym są dzwonki, lekcje 45-minutowe? Czym są straszne oceny i trochę stresujące nauczyciele? Zapomniałaś już o tym? Tak, trochę, to za mało powiedziane tak naprawdę. Wymazałaś z pamięci? Tak. Pani Agnieszko, jesteście twórcą absolutnie nowatorskiej. Ona jest na poziomie Polski pierwszą szkołą, ale też na poziomie Europy nawet. Jedną z pierwszych chyba szkół leśnych. Tak, tak. Co to za pomysł? Całkowicie szalony, odpowiadający potrzebom dzieci, z którymi pracujemy, naszym potrzebom. Pomysł odpowiadający tak naprawdę na problemy współczesnej edukacji, ale nie tylko edukacji, ale też na problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. Udowodniono w przeróżnych badaniach, że ten zerwany kontakt z naturą, ten ograniczony pobyt na podwórku, na świeżym powietrzu, bardzo negatywnie wpływa na rozwój. Stąd mamy epidemię nadpobudliwości ruchowych, depresji, otyłości, cukrzycy. Jeżeli nie wstaniemy z foteli, nie wyjdziemy na podwórko, no to niestety to się będzie pogłębiało. No i my jesteśmy tą odpowiedzią na te problemy. I naprawdę stworzyliście szkołę, która jest w lesie. Tak. Która większość czasu, bardzo dużo zajęć odbywa się naprawdę w lesie, w naturze. Tak jest. Macie jakieś budynki, w których się chronicie, w których coś się dzieje? Oczywiście, że tak. Mamy pracownie, takie leśne pracownie w pobliżu, właściwie na granicy dużego kompleksu leśnego, które są formą schronienia, są takim miejscem, gdzie można się zagrzać, odpocząć, spędzić czas, ale też niektóre zajęcia dydaktyczne przeprowadzić, bo rzeczywiście już jak jest duży mróz albo jak bardzo mocno pada, no to trudno trzymać długopis w ręku. Natomiast najważniejsze w tych pracowniach jest to, że one są bardzo otwarte na przestrzeń. To znaczy, że nie ma korytarzy, nie ma szatni, nie trzeba się ubierać, przebierać, tylko Marysiu? Takie jedno mamy wspólne. Jedno duże pomieszczenie i schody na antresole. I kiedy tylko i macie ochotę, to właściwie otwiera się drzwi i jest się już w lesie. Czy jest to wszystko, co my sobie wyobrażamy, czyli właśnie dzwonki, lekcje, oceny, klasówki, prace domowe, czy tego nie ma? Nie ma tego. Nie ma tego. Nie ma tego. Raj po prostu. To prawda. Raj. Tak, przede wszystkim jesteśmy nastawieni na to, żeby podążać za uczniem, za jego potrzebami, też możliwościami poznawczymi. Wiadomo, że każdy inaczej się uczy. Każdy potrzebuje innego otoczenia do tego, żeby dobrze przyswajać wiedzę, a ruch jest tym czynnikiem, który tak naprawdę jest najbardziej stymulujący i dzieci, które mają możliwość wybiegać się, wyskakać, oddychać świeżym powietrzem. To potem są ciekawe świata i chcą się dowiedzieć, jak coś działa. Tak. I co ja zawsze mówię i takie jest bardzo istotne chyba, jeśli chodzi o naszą szkołę, to że ten czynnik nudy
jest bardzo ważny. My pozwalamy się dzieciom trochę ponudzić, co? Tak, trochę no tak. No właśnie, wy macie możliwość, żeby sobie pójść gdzieś tam na antresolę i sobie po prostu poleniuchować trochę, jak masz ochotę? Tak, mamy taką możliwość. Mamy też mieliśmy w ogóle takie miejsce, gdzie była taka ławeczka i my tam przychodziliśmy, to było w lesie. Przychodziliśmy tam i sobie siedzieliśmy, patrzyliśmy na drogę. Było takie, i jest nadal takie miejsce, tylko teraz mniej tam roślin trochę, bo wszystko jest suche. A jak wygląda twój dzień? Jak przychodzisz do szkoły, to co się dzieje? Przychodzę do szkoły, tam trochę sobie leniuchuję, potem idę na krąg. Czyli? Czyli takie spotkanie klas 4-8, gdzie jakby wymieniamy się między sobą swoim, mówimy jak się czujemy tego dnia, czy to co mam do powiedzenia, to możemy powiedzieć. I potem dostajemy plan dnia na kręgu i następnie po prostu chodzimy na lekcje tak, jak mamy to zaplanowane. No właśnie, jak wyglądają te lekcje? To jest jakaś, w tej szkole jest w tej chwili 35 osób. Tak. To już jest taka spora grupa, dopiero drugi rok działa. I to jest właśnie największa umiejętność nauczycieli, którzy z nami pracują, żeby tak ten dzień zorganizować, tak podzielić pracę z uczniami, bo ta praca jest przede wszystkim indywidualna, dostosowana do poziomu i do możliwości dziecka, żeby znaleźć czas na pracę ze wszystkimi. Mm-hmm. Czasem są to małe grupy dwu, trzyosobowe, czasem jest to praca całkowicie indywidualna, czasem są to zajęcia grupowe. Natomiast tak jak już pani wspominała, lekcje nie trwają 45 minut. One trwają tyle, ile potrzebuje młody organizm, młody umysł. I czasem te 10-15 minut jest o wiele bardziej efektywne niż 45 minut. Zresztą jakbyśmy sobie pomyśleli, pewnie Marysiu, masz takie wspomnienia, że te 45-minutowe lekcje standardowe, to jest sprawdzanie obecności, sprawdzanie pracy domowej. Bardzo dużo takich procedur, które zabierają czas, a nic nie wnoszą. I de facto tej poznawczej, tego czasu z takiej czystej nauki zostaje kilkanaście, 20 minut. Bo pewnie się ta wątpliwość też pojawia, a co z podstawą programową, co z tym ministerialnym materiałem, który musi być zrealizowany w szkole? Absolutnie tak. I my jako szkoła realizujemy podstawę programową, natomiast mamy trochę inne podejście. Przede wszystkim na początku roku szkolnego, po miesiącu obserwacji, rozmów nauczycieli przedmiotowych z uczniami, rozpoznawaniu pasji i zainteresowań, jest stworzony taki dokument, który nazywa się Indywidualna droga edukacyjnego rozwoju. Dla każdego dziecka oddzielnie. I ten dokument obowiązuje przez cały rok i tam są ujęte takie najważniejsze rzeczy. To, co interesuje, co sprawia trudności, które przedmioty fascynują bardziej, które mniej, jakie projekty dzieci realizują. I on jest takim wyznacznikiem tego, jak ta praca dydaktyczna wygląda. Ale cudownie, Marysia, a czym ty się interesujesz w takim razie? Co jest dla ciebie takie? Ja w szkole jakby na przykład mamy w ogóle klub kostki Rubika. I połowa szkoły już układa kostkę Rubika. Naprawdę. Pan od matematyki zachęcił nas do tego. Też mamy różne projekty związane właśnie z tymi zmianami klimatycznymi. I bo to też, jest twoja pasja. No, pasja to może za dużo powiedziane, ale jakby no... Lubię to, lubię o tym mówić, tak, no, jakby rozumiem. Tak, i mamy projekt też, mamy taką panią w szkole. Panią? Mogę powiedzieć panią? Możesz powiedzieć imię. Elwirę, która prowadzi na przykład z nami różne zajęcia na temat tego strajku, jest osobą, która nadzoruje projekt. Jest opiekunem projektu Hello, nasz świat umiera. Więc też rozmawiamy o tym, oglądamy różne filmy co jakiś czas na ten temat. Niesamowite. Jak pani Agnieszko, pani patrzy na te dzieci, bo dodajmy jeszcze, że ma pani jakby pierwszy krok, duże doświadczenie, bo było przedszkole leśne, tak, Puszczek. Myślę, że już część z państwa o tym słyszała. Teraz jest szkoła, ta pierwsza w skali kraju. Na was się będą wszyscy uczyć, jak to robić. Ale chodzi mi o to, jak patrzycie na te wasze cudowne dzieci, to jakie one są? Czym one się potem różnią, jak wychodzą z tego systemowego uczenia?
trochę czasu to zajmuje. Najpierw to jest taka ogromna dawka lenistwa i rzeczywiście i dzieciom, które dołączają do nas i są wyjęte z tego rytmu, w którym my wszyscy byliśmy wychowani, okazuje się, że one najpierw potrzebują odreagować, odpocząć. I w momencie, kiedy pojawia się ten pierwiastek nudy, to zaczynają się ciekawić i chcą uczestniczyć w zajęciach, ale i to one szukają okazji, żeby pracować z nauczycielem. Natomiast na pewno to, co dostrzegamy i z dnia na dzień, to coraz lepiej funkcjonuje i te zmiany są takie duże, to ta umiejętność komunikacji, porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, mówienia o tym, co czują, jakie są ich potrzeby, ale też słuchania uczuć i potrzeb innych osób, więc rzeczywiście to porozumienie jest na takim, powiedziałam, kluczowa, to jest relacja, że ta relacja między nimi i między nauczycielami, między światem dorosłych, dzieci jest taka na tyle silna, że czujemy się bezpiecznie w tej relacji. To jest fantastyczne, bo tak sobie myślę, że idziemy trochę w kierunku nacisku na wiedzę, a nie na umiejętności, a te umiejętności, relacje z innymi są kluczowe. Jeszcze Marysiu, ciebie chciałam na końcu. Co ty w tej szkole najbardziej lubisz, jakbyś miała powiedzieć koleżance jakiejś, dlaczego jest fajna, to co by to było? Ojeju. No to prawda, cała szkoła jest cudowna. Jak na przykład, nie wiem, siedzimy i się nudzimy, to zawsze możemy wyjść, pobiegać, poskakać na skakankach. Nikt nie wiem. Nikt. Wczoraj na przykład graliśmy właśnie z Agnieszką, uczyła nas skakać na skakance. Graliśmy w gumę. Pani dyrektor skacząca na skakance. Tak, graliśmy w gumę. Mamy co robić w tej szkole. Jest super, tak naprawdę. Jest naprawdę super. Aż się nie chce wracać do domu pewnie. No, to jest tak, że jak jest się w szkole, to ma się co robić, a potem się wraca do domu i tak się siedzi. I się nuda. Nudzisz. Tak się nudzisz. Dopóki ktoś na przykład nie przyjdzie i nie spyta, czy chcesz z nim porobić, to po prostu się nudzisz, tak? Chyba. Bo nie możesz biegać. Czas na szkołę z internatem chyba. To jest pomysł na kolejny projekt. Bardzo Wam dziękuję. Zanieście uściski od nas do wszystkich, którzy tą niezwykłą szkołę w lesie tworzą. Do zobaczenia. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy.